Oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy jest rozsądne i może nam przynieść wiele korzyści, w tym więcej pieniędzy oraz więcej pewności siebie. Ale wymaga ono pewnej dyscypliny i umiejętności odmawiania sobie niektórych rzeczy. Jak to wszystko wyważyć? Jak mądrze dbać o pieniądze, a jednocześnie nie utracić radości życia i wciąż czerpać przyjemność z codzienności? Dziś postaramy się odnaleźć ten złoty środek. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jak je mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Girls Money Club. Dziś porozmawiamy o tym, jak mądrze oszczędzać i inwestować i ogólnie jak dbać o swoje pieniądze, ale jednocześnie nie czuć się jak pustelniczka, nie odmawiać sobie wszystkiego, nie tracić radości życia. Czyli będziemy poszukiwać tego złotego środka. I mam nadzieję, że ten temat ekscytuje Was tak, jak ekscytuje mnie, dlatego że w sumie inspiracją do niego były właśnie pytania od Was. Gdy pytam Was od czasu do czasu, jakie byłyby Wasze idealne tematy podcastu, albo na jakie pytania chcecie, żebym odpowiedziała, to czasem piszecie mi, czy to na maila, czy to na koncie na Instagramie, że chcecie wiedzieć, jak ogarnąć swoje pieniądze, ale jednocześnie nie czuć, że właśnie przelatują Wam przez palce Wasze najlepsze lata życia, że ciągle na coś czekacie i że musicie sobie wielu rzeczy odmawiać, tracąc radość z codzienności. I wiecie co? To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że ogólnie oszczędzanie czy też dbanie o pieniądze jest często prezentowane jako coś, co kojarzy się z dyscypliną i właśnie odmawianiem sobie wielu rzeczy. To jest coś, co kojarzy się z nieprzyjemnościami, z czymś, co musimy zrobić, ale z zasady nie ma to być przyjemne. Wiecie, coś jak wizyta u dentysty. I ja bym chciała ten mit nieprzyjemnego dbania o swoje finanse obalić. Zresztą sama w swoim życiu widzę, że jednak od pewnego zera, no bo na studiach w sumie startowałam od zera, dotarłam do momentu komfortu finansowego i bynajmniej nie robiłam tego, odmawiając sobie wszystkiego po drodze. Mam wiele marzeń, zwłaszcza tych podróżniczych, i realizowałam je po drodze, więc wiem, że da się to połączyć. Oczywiście tak, wymaga to pewnego specyficznego myślenia, wymaga to zorganizowania sobie pewnych rzeczy, ale jest to jak najbardziej możliwe, żeby z poziomu bardzo niewielkich pieniędzy do znacznie większych, wręcz do niezależności, do wolności finansowej, dotrzeć, nawet nie odmawiając sobie tych prawdziwych przyjemności. No więc dzisiaj będzie właśnie o tym, opowiem o kilku zasadach, które zapewne pomogą Wam w organizowaniu swoich finansów na własną modłę, ale też przekażę Wam kilka konkretnych rad, które pokazują, w jaki sposób ogarnąć swoje finanse, jednocześnie nie rezygnując z marzeń i nie rezygnując z radości życia. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do konkretów. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby subskrybować, czy to kanał na YouTubie, jeżeli słuchacie tego na YouTubie, czy to podcast Girls Money Club na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Każda subskrypcja mnie bardzo cieszy, dzięki niej nie umknie Wam żaden kolejny odcinek. I oczywiście, skoro już o tym wspomniałam, zachęcam Was do tego, żeby być częścią tego, czym jest ten podcast, czyli sugerować, jakie tematy byłyby dla Was najciekawsze, jakie kwestie związane z pieniędzmi są takie najbardziej palące dla Was. Pamiętajcie, jestem tu dla Was i na te wszystkie łatwiejsze i trudniejsze pytania z chęcią odpowiem. A teraz przechodzimy już do konkretów. Dziś mam dla Was kilka bardzo konkretnych rad dotyczących tego, jak dbać jednocześnie o pieniądze i o radość życia. Natomiast zanim do nich przejdę,
jeszcze takie trzy zasady, o których warto pamiętać na start. Te zasady mogą być dla Was pewnymi wskazówkami, jeżeli się będziecie zastanawiały, jaką decyzję w danym momencie podjąć. Otóż, zasada numer jeden brzmi: nie warto żyć fantazją. Bardzo wiele osób, gdy chce w końcu coś zmienić w swoim życiu, podchodzi do tego życzeniowo. Co mam tutaj na myśli? No przede wszystkim to, że mamy to wielkie marzenie i tak sobie myślimy, że kiedyś je spełnimy, ale nigdy nie wykonujemy kroku w tym kierunku. Czyli próbujemy zachować obecny stan i utrzymywać obecne decyzje, obecny standard życia, czyli zachowywać takie status quo, a jednocześnie liczymy na to, że coś się w naszym życiu samo magicznie zmieni. I to jest bardzo duża pułapka. To jest czysta, żywa prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później i taki strach czy też opór przed podjęciem tych naprawdę ważnych, przełomowych decyzji. A więc musicie pamiętać, że liczby są bezwzględne. Jeżeli nie oszczędzicie tych pieniędzy, jeżeli ich nie zainwestujecie, to po prostu nie będziecie ich mieć. Koniec i kropka. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś ma ogromne szczęście. Po prostu dostaje jakiś wielki spadek albo wygrywa w totka. No, ale same możecie ocenić, jak bardzo jest to prawdopodobne, i na tej podstawie zastanowić się, czy jednak nie warto podejść do tej sprawy inaczej. A więc pamiętajcie, że jeżeli w grę wchodzą finanse, czy też zresztą każdy inny obszar naszego życia, myślenie życzeniowe może nam naprawdę bardzo szkodzić, bo odkłada w czasie ten moment, w którym my zaczynamy podejmować naprawdę ważne decyzje. Nie żyjcie fantazją, pamiętajcie o tym, że bardzo wiele rzeczy jest w Waszych rękach, i że kluczem do tego, żeby zadbać o swoje finanse, jest jednak to, żeby działać według pewnego planu. Zasada druga, która może Was poniekąd ucieszyć, jest taka, że im więcej masz pieniędzy, tym mniej szczegółowo musisz je analizować. I ja teraz wiem, że spora część osób, która lubi mieć wszystko w Excelu, albo spora część finansistów mogłaby mnie zbeształać za te słowa, ale powiem Wam, jak to wygląda w praktyce. Ja sama oczywiście uwielbiam analizować niektóre moje wydatki, a zwłaszcza moje inwestycje, ale prawda jest taka, że najbardziej szczegółowo liczyłam wszystko, gdy miałam tych pieniędzy dużo mniej. Gdy na przykład byłam na studiach, gdy naprawdę musiałam liczyć się z każdym groszem i każdym wydatkiem i gdy wiedziałam, że no jeżeli nie zepnę tego budżetu, to może być naprawdę krucho. W sensie mogę mieć naprawdę duże kłopoty finansowe. Więc wtedy naprawdę zwracałam uwagę na to, ile co kosztuje w sklepie spożywczym, ile kosztuje kawa na wynos i zwracałam bardzo też uwagę na to nawet, jak drobniutkie podejmuję decyzje w kwestii swoich inwestycji. Natomiast im więcej człowiek ma pieniędzy, tym inne decyzje zaczynają być nieco ważniejsze. Mamy ograniczoną ilość czasu. My wszyscy mamy w sumie tyle samo czasu. I gdy faktycznie już zarabiamy nieco więcej, gdy mamy możliwość inwestowania zupełnie innych kwot, gdy mamy możliwość też wydawania na życie innych kwot, gdy możemy pozwolić sobie na realizację naszych marzeń, to wtedy te naprawdę duże finansowe decyzje zabierają nam też dużo czasu i energii. I to jest plus i minus, dlatego że nie mamy już wtedy czasu na to, żeby analizować, ile my wydajemy na tę kawę na wynos, czy to będzie 12 czy 20 zł. Więc zarabianie większych pieniędzy, albo też już dotarcie do tego momentu, w którym mamy większe oszczędności, w którym też inwestujemy nieco więcej, czy też dużo więcej, daje nam w dużym stopniu komfort cieszenia się takim życiem na co dzień, bo już nie musimy tej kasy liczyć. Tutaj ważna rzecz do zapamiętania jest taka. Najtrudniej jest na samym początku. Na samym początku naprawdę trzeba się nieco bardziej spiąć, ale im później, tym przyjemniej, bo zaczynamy już widzieć te efekty naszych działań, zaczynamy widzieć te rosnące oszczędności i możemy sobie pozwolić na dużo więcej. Warto sobie zadać pytanie, czy nawet jeżeli przez jakiś czas będę musiała bardzo skrupulatnie analizować te swoje wydatki, robić porządny budżet i nieco bardziej się spiąć, żeby te oszczędności budować, to czy nie będzie to faktycznie tego warte? Bo za kilka miesięcy, już nie mówiąc o tym, że za kilka lat, ale nawet już za kilka miesięcy mogę być w zupełnie innym miejscu
i moje życie może być dużo bardziej komfortowe. A więc pamiętajcie, że ten okres tak zwanej spiny może u Was być przejściowy. I dla wielu osób on jest przejściowy. Gdy zaczynamy dbać o swoje finanse, jest ciężej na starcie. Niektóre z nas zaczynają od trudnej sytuacji, od długów albo od naprawdę życia od pierwszego do pierwszego. Ale z czasem możemy budować swój komfort finansowy i już patrzeć na dbanie o swoje finanse z zupełnie innej perspektywy. No i w końcu zasada numer 3. Nawyk jest ważniejszy niż jednorazowe zrywy. Nawyk to jest potężna rzecz. Dotychczasowe nawyki doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś obecnie. Nawyki, które ukształtujesz teraz, czy też ukształtujesz w najbliższej przyszłości, będą kształtowały Twoje przyszłe życie. To, co my robimy tylko od czasu do czasu, tak naprawdę niewiele zmienia. Natomiast to, co wykonujemy codziennie, nawet jakieś drobne rzeczy, jest regularną częścią naszego życia. I to właśnie to kształtuje naszą codzienność. Dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby próbować sobie zautomatyzować te dobre decyzje, żeby wykształcić w sobie nawyki, które będą Cię wspierać na drodze do niezależności, do wolności finansowej, na drodze do tego bezpieczeństwa i do spełnienia Twoich najważniejszych marzeń. Często powtarzam Wam, że niektóre zasady ułatwiają nam życie i sprawiają, że lepiej dbamy o nasze finanse. To, że Wam na przykład mówię o tym, żeby płacić sobie najpierw, czyli dbać o to, żeby tuż po otrzymaniu wynagrodzenia przynajmniej część z tego wynagrodzenia już przeznaczać na oszczędności, na inwestowanie długoterminowe, nawet jeżeli na starcie jest to bardzo niewielka kwota. Podobnie mówię Wam o tym, żeby zwracać uwagę na to, jak oprocentowane są Wasze lokaty, jak oprocentowane są Wasze pożyczki, Wasze długi, Wasze kredyty hipoteczne i na tej podstawie podejmować decyzje. Powtarzam Wam o tym, żeby liczyć sobie regularnie wartość netto, żeby nawet codziennie przeczytać sobie jakąś ciekawostkę ze świata finansów albo wejść na jakiś portal finansowy i przeczytać, co się teraz w tym finansowym świecie dzieje. Są pewne rzeczy i o tych wszystkich nawykach przeczytacie już w różnych moich materiałach, czy to w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, czy to na blogu girlsmoneyclub.pl, więc jest już trochę takich treści, już nie mówiąc o tym, że wokół tego tematu też już się kręciło kilka odcinków podcastu, ale clue tego wszystkiego jest takie, żeby starać się wygospodarować codziennie chociażby te 5 minut na swoje finanse, że nagle wpadniemy na jakiś niesamowity pomysł na biznes i zaczniemy zarabiać dosłownie z dnia na dzień. Albo że nasze życie się odmieni, bo dostaniemy lepszą ofertę pracy i będziemy zarabiać 2 razy więcej, nie robiąc nic. Albo, i to jest bardzo ważne, że gdy zaczniemy zarabiać więcej, to nagle będziemy mieć dużo lepszą sytuację finansową. Bo tak może być, ale w praktyce bardzo często wtedy nas dotyka inflacja stylu życia i zaczynamy też wydawać dużo więcej pieniędzy, bo nie mamy dobrych nawyków związanych z zarządzaniem tymi pieniędzmi. A więc pamiętajcie, nawyki, nawyki, nawyki. Patrzenie na siebie długoterminowo, bo nasze życie jednak jest długie. Okej, ono szybko leci, ale warto pomyśleć o sobie z przyszłości. Warto wziąć pod uwagę to, że przed nami jeszcze całkiem sporo lat i że warto w tym swoim życiu się po prostu przyjemnie urządzić. Podsumowując to, co powiedziałam dotychczas, czyli te pierwsze 3 zasady, o których warto pamiętać, gdy chcemy mądrze zadbać o swoje finanse, ale jednocześnie coś z tego mieć i faktycznie mieć tę radość życia, to pamiętajcie o tym, że po pierwsze ważna jest sprawczość, nie można żyć fantazją, tylko po prostu brać sprawy w swoje ręce i o tym pamiętać cały czas. Po drugie, warto pamiętać, że najtrudniejsze są początki, że później robi się łatwiej, więc jeżeli przetrwamy ten gorszy początek, to naprawdę będziemy z tego czerpać korzyści. No i zasada 3. Warto dbać o nawyki bardziej niż o jednorazowe, spektakularne decyzje. No dobrze, ale skoro to już wszystko wiemy, to co w takim razie warto robić, żeby dbać o te swoje finanse i jednocześnie cały czas korzystać z życia i cieszyć się tym życiem? Pierwsza rada, którą dla Was mam,
Może nie będzie zbyt odkrywcza dla Was, jeżeli już mnie trochę czasu słuchacie, albo jeśli znacie moje podejście do życia i do zarabiania, dlatego że brzmi ona tak. Zwracaj uwagę na zarobki bardziej niż na oszczędności. Mówię o tym dlatego, że bardzo często, gdy dopiero zaczynamy dbać o swoje finanse, to przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zrobić budżet, żeby jak najwięcej oszczędzić, żeby liczyć każdy grosz i sprawdzać, w którym sklepie my zapłacimy mniej za te same produkty. I to wszystko jest okej. Natomiast przez to, że tak bardzo skupiamy się na oszczędnościach, zapominamy o innym ważnym filarze naszych finansów, czyli o zarabianiu. Patrzymy na tę naszą pensję, no a czasem z tej pensji nie da się zbyt wiele wyczarować, albo da się wyczarować tylko jakieś drobiazgi. Więc pamiętajcie, że bardzo często tym kluczem do tego, żeby żyć pełnią życia, jest po prostu to, żeby przynajmniej na jakiś czas postawić bardzo mocny nacisk na zarobki. Bo o ile jest pewien limit oszczędności, to nie ma sufitu zarobków. Czyli my możemy te zarobki zwiększać tak naprawdę do jakiej kwoty nam się tylko żywnie będzie podobać, jeżeli oczywiście będziemy mieć na to pomysł i ten pomysł dobrze zrealizujemy, tworząc sobie biznesplan, tworząc sobie pewną strategię. No ale w jaki sposób w takim razie dbać o te zarobki, żeby to miało dużą skuteczność i żeby faktycznie nawet na razie posiadając całkiem przeciętną pracę, spróbować z tych zarobków wyciągnąć jak najwięcej. Po pierwsze, negocjuj. Już mówiłam o negocjowaniu wyższej pensji w jednym z odcinków podcastu Girls Money Club. Zresztą ten odcinek jest przez Was uwielbiany, więc jeżeli jeszcze go nie słuchałaś, albo słuchałaś, ale musisz sobie pewne rzeczy przypomnieć, to bardzo polecam ten odcinek. Ja w nim mówię o wielu technikach związanych z negocjacjami, ale też podejściem do negocjacji, odpowiedziami na niektóre pytania, więc jestem przekonana, że z tego odcinka już wiele wyniesiesz. Ale to chciałabym podkreślić, że negocjacje to jest normalna rzecz. Warto co jakiś czas po prostu przychodzić do tego stołu, przypominać przełożonemu czy też przełożonej, że masz dodatkowe umiejętności, dodatkowe doświadczenie i że to mogłoby też przekładać się na wyższe zarobki. Jednocześnie warto dbać o to, żeby faktycznie mieć jakieś argumenty. Czyli to, że my po prostu idziemy ponegocjować, to jest często troszkę za mało. Musimy pamiętać o tym, żeby budować te swoje umiejętności i zwracać uwagę na te umiejętności, które mogą nam się przydać w różnych branżach, co też zwiększa wtedy nasze możliwości przeskoczenia na przykład z jednej branży do innej albo rozwoju nawet w innym dziale tej samej firmy albo przeskoczenia gdzieś wyżej, na jakieś wyższe stanowisko. Tutaj mowa m.in. o tak zwanych kompetencjach transferowych. To są właśnie takie umiejętności, które możemy wykorzystać w różnych działach czy też w różnych branżach. Czyli negocjowanie to jedna rzecz. Dbanie o te swoje umiejętności, które czasem możecie rozwijać również na etacie, korzystając z dostępnych kursów, które wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom jako bonus, to jest kolejna rzecz. No i trzecia rzecz, budowanie kilku źródeł przychodów. O tym ja Wam naprawdę trąbię już od dłuższego czasu, bo sama mam dużych kilka źródeł przychodów i to buduje mój komfort finansowy. To jest coś, co w największym stopniu wpływa na mój spokój wewnętrzny, wpływa na to, że ja żadnego z tych źródeł przychodów nie muszę mieć, ja je mogę mieć. I to naprawdę zmienia zupełnie podejście do pracy, gdy my czujemy, że ona jest naszym wyborem, a nie jest czymś, co my musimy robić, żeby przeżyć. No i teraz jak dbać o te dodatkowe źródło przychodu? Jak je w ogóle znaleźć, gdy nie mamy pomysłu, albo gdy mamy milion pomysłów na minutę i nie wiemy, który wybrać? O tym wszystkim już poniekąd mówiłam we wcześniejszych odcinkach, zarówno na blogu, jak i w podcaście. Były już materiały dotyczące tego, jak znaleźć swój pomysł na biznes, ale przede wszystkim znajdziecie też bardzo fajną i rozbudowaną ścieżkę dotyczącą tworzenia dodatkowego źródła przychodu krok po kroku w klubie GMC. Więc jeśli jeszcze tej ścieżki nie przerabiałyście, a myślicie o tym, żeby stworzyć dodatkowe źródło przychodu, czy to jako takie źródło, które będzie na dłuższy czas dodatkiem do Waszego etatu, czy to takie źródło, które z czasem stanie się Waszym podstawowym źródłem przychodu, może Waszym biznesem, który będzie już rozwijany potem przez wiele lat, to niezależnie od tego ta ścieżka Wam się naprawdę przyda.
Oczywiście wszystkiego, co tam jest, nie jestem w stanie teraz streścić w kilku minutach, bo tam macie dużych kilka godzin, prawie 10 godzin jest pewnie w tej ścieżce, właśnie o tym, jak tworzyć dodatkowe źródło przychodu. Natomiast ważne jest to, żeby faktycznie się za to zabrać. Tak jak Wam mówię, jest pewien limit oszczędności, zwłaszcza zarabiając niewiele, no nie jesteśmy w stanie wyczarować nie wiadomo jakich kwot tych oszczędności, które potem możemy przeznaczyć na inwestycje. Dlatego, jeżeli w tym momencie czujecie, że utknęłyście w tych finansach, nie wiecie już, co zrobić, żeby jeszcze lepiej tym wszystkim gospodarować, to mówię Wam prosto z mostu, dbajcie o swoje kompetencje i dbajcie o swoje zarobki. Budujcie swoją markę osobistą, jakkolwiek nie brzmiałoby to jak wyświechtany frazes, to działa. To, kim Wy jesteście, czy to w pracy etatowej, co reprezentujecie sobą jako przedsiębiorczyni, to wszystko potrafi mocno przekładać się na Wasze zarobki. Co więcej, tutaj bardzo dobrze działa właśnie ta zasada, że najtrudniej zacząć, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest znaleźć ten jeden pomysł, który naprawdę nam pasuje, tę jedną rzecz, którą my będziemy chciały rozwijać z zaangażowaniem, ale jest to możliwe dla każdej z nas. Tylko po prostu trzeba właśnie w tym kierunku działać. To temu musimy poświęcić więcej uwagi, jeżeli chcemy mieć lepsze efekty. A później naprawdę widać ten efekt śnieżnej kuli. Czyli gdy już zaczniemy działać, gdy widzimy te efekty, to zazwyczaj dużo szybciej już rośnie nam ten poziom umiejętności, mamy coraz więcej pomysłów na nowe projekty, na nowe produkty, bo mamy też coraz większą społeczność wokół naszego nowego projektu czy też firmy i co się z tym wiąże? Mamy też coraz więcej ciekawych propozycji zawodowych, mamy coraz więcej możliwości zarabiania. To wszystko jest łatwiejsze z czasem, ale od czegoś trzeba zacząć. No dobrze, lecimy z radą numer 2, która brzmi: wyodrębnij w budżecie kategorię na przyjemności bez wyrzutów sumienia. Jeżeli przerabiałyście mini kurs finansowy Start albo ogólnie czytałyście o tym, w jaki sposób ja tworzę mój budżet, który nie wymaga ode mnie zbyt wiele zaangażowania i przede wszystkim nie wymaga zbyt dużo czasu, bo nie ukrywam, że ja akurat, mimo że jestem analityczką, za bardzo siedzenia w Excelu nie lubię. Więc ten budżet ma takie trzy główne kategorie. Pierwsza kategoria to są wydatki nienegocjowalne, czyli na te wszystkie rzeczy, które po prostu zapewniają nam przeżycie. Na mieszkanie trzeba czynsz zapłacić, na jedzenie, na jakieś ubrania oczywiście, o ile nie są one zachcianką, tylko potrzebą, na te wszystkie rzeczy, na które musimy wydać pieniądze, żeby nie popaść w jakieś długi, w jakieś kłopoty i żeby po prostu przeżyć. Kategoria druga to są cele i marzenia. W tej kategorii formułujemy sobie ważne dla nas cele finansowe i korzystając właśnie z tej kategorii planujemy oszczędzanie na te konkretne cele. To tutaj wchodzą te wszystkie fundusze celowe, o których już też kiedyś mówiłam. To tutaj my planujemy ważne zmiany w naszym życiu. Czyli robimy tutaj takie ruchy finansowe, które sprawiają, że my czujemy, że z naszym życiem idziemy do przodu. No i kategoria trzecia to są te wszystkie rozmaitości. Te wydatki, które są nieprzewidziane, wydatki, które są po prostu naszymi zachciankami i ogólnie wszelkiego typu wydatki, które nie wpadają do tych pierwszych dwóch kategorii. A więc, jak widzicie, jest miejsce w naszym budżecie na to, żeby wrzucić tam pewne wydatki, które są przeznaczone na czyste przyjemności. I dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że jest bardzo ciężko utrzymać dyscyplinę, jeżeli my cały czas lecimy po prostu na odmawianiu sobie wszystkiego. Takie ascetyczne życie, takie odmawianie sobie codziennie nawet drobnych przyjemności po to, żeby oszczędzić więcej pieniędzy, jest po prostu męczące. Ono drenuje nas z energii. Owszem, jest wiele takich przyjemności, które można robić za darmo, jakiś spacer i tak dalej. Latem w ogóle jest więcej takich aktywności, na które możemy sobie pozwolić i które faktycznie mogą trochę odciążyć nasz budżet. Ale prawda jest taka, że każda z nas ma też pewne rzeczy, na które czasem lubi tę kasę wydać
i lubi sobie na coś pozwolić dla własnej przyjemności, po to, żeby odpocząć po ciężkim dniu, po to, żeby nagrodzić siebie za jakąś ważną decyzję, żeby coś poświętować, żeby spotkać się z przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. A więc nie wszystkie nasze wydatki muszą być rozsądne, ale nawet mimo, że w tym naszym budżecie jest kategoria dotycząca wydatków uznaniowych, czyli takich, na które nam przyjdzie ochota, warto sobie wyodrębnić takie kategorie, które będą naszymi wydatkami bez wyrzutów sumienia. Co mam tutaj na myśli? Otóż często te wydatki, które pojawiają się i są takie niespodziewane, wynikają niekoniecznie z naszej potrzeby. Czasem jest tak, że na przykład ktoś nas wyciągnie na już któreś wyjście do restauracji w danym tygodniu albo miesiącu i my tak naprawdę nie chcemy iść i nie chcemy wydawać tej kasy, no ale w sumie skoro tam ktoś inny idzie, no to my też pójdziemy, no i ta kasa się gdzieś rozłazi. Wydałyśmy te pieniądze, ale w sumie bez takiego przekonania. Albo na przykład mamy gorszy dzień i stwierdzamy, że okej, no to pójdziemy do tej galerii handlowej albo zaczniemy sobie scrollować nasze ulubione strony z ciuchami i wybierzemy coś sobie na polepszenie nastroju. I też kupujemy coś, co ostatecznie w sumie nam się nawet nie przydaje i co też kojarzy się w sumie z takim niezbyt fajnym momentem w naszym życiu. I wcale się wtedy nie cieszymy z tej rzeczy. Ta rzecz no nierzadko trafia w kąt. Już nie mówiąc o tym, że łatwo się na to nadziać, zwłaszcza w okresach takich bardzo dużych promocji, gdy kupujemy rzeczy bez przekonania tylko dlatego, że no w sumie nie są aż takie drogie, a potem lądujemy z masą tych tańszych rzeczy, ale w sumie takich, z których nie mamy zbyt dużej przyjemności i z których nawet zbyt często nie korzystamy. I właśnie dlatego, że część naszych wydatków uznaniowych rozchodzi się na takie rzeczy, czyli wydajemy je pod presją albo wydajemy je pod wpływem emocji, to powinnyśmy sobie ustalić takie 2-3 kategorie, które będą naszymi świadomymi wydatkami uznaniowymi. Czyli na przykład powiedzmy, że codziennie rano chodzisz do pracy, że masz taki spacerek na około 20-30 minut i że bardzo dużą przyjemność sprawia Ci kupienie sobie kawy w kawiarni. Albo kupienie sobie jakiegoś bajgla, jakiejś kanapki, za każdym razem innej i po prostu właśnie takie miłe zajrzenie do tej kawiarni albo do piekarni po drodze do pracy. To Cię dobrze nastraja na cały dzień. Jeśli tak jest, to Ty nie musisz rezygnować z tej części swojego życia, ale możesz zorganizować to nieco inaczej. Na przykład kupować sobie tę kanapkę co drugi dzień albo 3 razy w tygodniu faktycznie kupować tę poranną kawę w kawiarni, ale 2 razy w tygodniu pić ją z kubka termicznego. I sobie możesz kupić po prostu pod to jakiś piękny kubek termiczny, który będzie Ci się kojarzył właśnie z taką poranną przyjemnością. Wydawanie pieniędzy na kawę, na jedzenie na zewnątrz, na tę drogą kanapkę z piekarni, którą taniej byśmy mogły zrobić w domu, to bardzo często kojarzy się z nierozsądnym wydatkiem, ale pamiętaj o tym, że jeżeli jest to taki element Twojej codzienności, które sprawia Ci radość, to nie musisz z tego rezygnować. Nawet taka drobna poranna czynność będzie Cię motywowała do tego, żeby dbać o swoje pieniądze i żeby Cię było po prostu na to stać. Bez martwienia się o to, czy to jest rozsądny, czy nierozsądny wybór. Kolejny przykład. Powiedzmy, że jesteś maniaczką podróży, po prostu uwielbiasz podróże. Żeby było jasne, ja to totalnie rozumiem, bo to jest totalnie moja rzecz. To jest właśnie ten wydatek uznaniowy, na który u mnie w budżecie zawsze znalazły się pieniądze. Jeśli masz tak jak ja, czyli te podróże naprawdę uwielbiasz i one napawają Cię taką pozytywną energią, wracasz po nich po prostu radosna, gotowa na zmierzenie się nawet z takimi nieprzyjemnymi wyzwaniami życia codziennego, to dlaczego miałabyś sobie ich odmawiać? To przecież byłoby nierozsądne, prawda? Więc zamiast odmawiać sobie tych wyjazdów, przeznacz sobie pewien budżet na właśnie takie podróżowanie i zobacz, co z tego budżetu możesz wyczarować. Zobacz, czy są jakieś nowe, ciekawe kierunki, do których możesz znaleźć tani lot. A może jest jakieś miejsce, które jest relatywnie blisko, do którego możesz pojechać tanio, na przykład pociągiem i zwiedzić sobie jakieś miasto, nie wydając na to góry pieniędzy. Współcześnie jest mnóstwo możliwości budżetowego podróżowania, no i oczywiście nie zawsze jest to proste. Nie zawsze i nie na wszystkie kierunki da się znaleźć tanie bilety. Ale jeżeli z Twoim budżetem jest krucho, a Ty nie chcesz odmawiać sobie podróżowania, bo to jest po prostu część Twojej tożsamości,
to zorganizuj sobie w tym budżecie także miejsce na te wyjazdy. Wtedy możesz robić tak, że być może są one nie aż tak częste jak wcześniej, albo być może wybierzesz hotele w nieco niższym standardzie, bo po prostu budżet pozwala ci na mniej. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli najważniejsze jest dla ciebie i tak zwiedzanie tych miejsc, cieszenie się tymi spacerami po pięknych miejscówkach, zimowy wyjazd gdzieś na południe, gdzie jest więcej słońca, to rób to. Staraj się zorganizować swój budżet tak, aby te rzeczy, które są dla ciebie ważne, znalazły w nim swoje miejsce. To, żeby mieć takie wydatki, które są dla nas pewnym wentylem, jest ważne z punktu widzenia naszego komfortu psychicznego. I one też pozwalają nam wytrwać w dbaniu o swój budżet, bo właśnie takie wydatki na przyjemności, ale wydatki, które są świadome, a nie są przypadkowe, nie są emocjonalne, nie są wymuszone, to one sprawiają, że my łapiemy regularnie motywację do tego, żeby o swoje finanse dbać. I to jest bardzo ważne, bo ta motywacja nie bierze się z niczego i bardzo ciężko ją znaleźć, jeżeli my faktycznie sobie wszystkiego odmawiamy albo wydajemy tę kasę na zupełnie przypadkowe rzeczy. A więc wybierz sobie te kategorie, które są dla ciebie najważniejsze. Dwie kategorie, na przykład poranna kawa z kawiarni i podróże, albo jakieś zupełnie inne kategorie. Być może kochasz tańczyć, to twoją kategorią niech będą lekcje tańca. Być może masz frajdę z uczenia się języków obcych, to niech tą kategorią będzie na przykład nauka hiszpańskiego, wydatki na te lekcje. Być może zawsze chciałaś się nauczyć grać na gitarze. No to niech tym wydatkiem będą te nauki gry na gitarze i kupno sobie jeszcze jakiegoś używanego instrumentu. Cokolwiek to jest, ważne, żeby to ci sprawiało radość, bo wtedy dużo łatwiej będziesz dbać o pieniądze i będziesz znajdowała tę motywację regularnie. Girls Money Club to nie tylko podcast. To także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club – Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Rada numer 3 jest ściśle powiązana z radą numer 2, bo o ile w radzie numer 2 mówiłam Wam o tym, że warto w swoim budżecie znaleźć miejsce na te rzeczy, które sprawiają nam radość, ale właśnie mieć takie kategorie, co do których my po prostu będziemy mogły te pieniądze wydawać bez wyrzutów sumienia, koniec kropka, to rada trzecia dotyczy częstszego mówienia nie. O co w niej chodzi? O to, żeby pamiętać, że kluczem do mądrego kształtowania swojego budżetu, do mądrego dbania o swoje finanse, nie jest to, żeby przestać wydawać pieniądze, tylko żeby przestać je wydawać na rzeczy, które nam nie służą i na którym nam nie zależy. To jest właśnie to, o czym już poniekąd wspomniałam w tej radzie numer 2. Żeby za każdym razem zastanawiać się, czy ten nasz wydatek nie wynika z zewnętrznych czynników albo z rzeczy, których nie przepracowałyśmy. Czyli na przykład zewnętrznej presji naszych znajomych, chęci przynależności do grupy, albo na przykład z tego, że mamy w sobie pewne impulsy, pewne takie instynkty, które sprawiają, że wydajemy tę kasę w momentach, w których naprawdę nie powinnyśmy. Cokolwiek to jest, warto to sobie oczywiście przeanalizować. Ja często Was zachęcam do tego, żeby przynajmniej przez tydzień, a optymalnie przez miesiąc albo no przynajmniej 2 tygodnie, robić sobie taki kalendarz swoich wydatków, taki spis wydatków i patrzeć, na co wydajecie pieniądze, dlaczego je wydałyście i jak się po tym czułyście. Często my wtedy znajdujemy pewne reguły, których byśmy nie znalazły, gdybyśmy tego nie zapisywały. Więc tutaj właśnie prowadząc taki notatnik, taki kalendarz, którego zresztą wzór też macie w mini kursie Finansowy Start, możecie określić te rzeczy, którym powinnyście mówić nie. Czyli te momenty, w których wy impulsywnie wydajecie pieniądze, bo po prostu jesteście na przykład wzburzone, bo właśnie tkwią w was jakieś emocje, jakieś schematy, wtedy dla Was to jest sygnał, że te schematy trzeba przepracować, albo na przykład, gdy wydajecie te pieniądze z przyzwyczajenia, dlatego, że na przykład codziennie robicie coś, albo w każdy piątek wychodzicie tam,
Więc w sumie tak jakby tę kasę wydajecie i nawet się już nie zastanawiacie, czy to Wam służy, czy to jest jeszcze aktualne, czy w ogóle powinnyście ten wydatek ponosić. Więc to śledzenie swoich wydatków jest o tyle istotne, że my wtedy jesteśmy w stanie wyodrębnić te rzeczy, którym powinnyśmy powiedzieć nie. I gdy zaczniecie mówić coraz większej liczbie rzeczy nie, czyli gdy myśląc o jakimś wydatku, przynajmniej na starcie będziecie intensywnie się zastanawiać, okej, czy to jest na pewno coś, co mi służy? Czy ten mój wydatek będzie takim świadomym wydatkiem, a nie tylko chwilową zachcianką, zaspokojeniem pewnej ulotnej potrzeby? To wtedy zostanie Wam więcej miejsca na mówienie tak tym wszystkim przyjemnym rzeczom, na które zacznie być Was stać. Więc pamiętajcie, każde nie prowadzi do dużo ciekawszego tak. I można powiedzieć, że ta zasada dotyczy bardzo wielu rzeczy, nie tylko tych naszych wydatków, ale też i różnych innych obszarów naszego życia. Rada numer 4, która moim zdaniem jest w ogóle bardzo ważna w kontekście dbania o swoje finanse, ale takiego świadomego, takiego, które prowadzi nas do piękniejszego, lepszego, bardziej radosnego i spokojnego życia, brzmi: wyznacz etapy, które chcesz osiągnąć na drodze do niezależności i wolności finansowej i nagradzaj siebie po osiągnięciu każdego z nich. Ogólnie nagradzanie siebie za wcześniejszą dyscyplinę to jest bardzo fajna rzecz, która buduje nasze zaangażowanie i naszą motywację, ale pamiętajcie, żeby zacząć od dobrego planu, od takiej dobrej strategii. O tym, jakie są etapy do wolności finansowej, też już mówiłam w jednym z wcześniejszych odcinków podcastu, więc koniecznie ten odcinek przesłuchajcie i wyodrębnijcie sobie to miejsce, w którym teraz jesteście. Bo gdy to zrobicie, to wtedy będzie Wam łatwiej przeskakiwać te kolejne etapy, można powiedzieć takie etapy zaawansowania swojej wiedzy finansowej i też oczywiście stanu Waszego konta. Jeżeli dołączyłyście już do platformy Klub GMC, to wtedy macie do dyspozycji też specjalnego e-booka Twoja droga do wolności finansowej, którym możecie sobie krok po kroku zaznaczać, które rzeczy w tym Waszym budżecie, w tych Waszych finansach pasują do konkretnego poziomu zaawansowania. Tych poziomów jest 6 i też możecie sobie wtedy wypracować ten plan działania na najbliższe tygodnie czy najbliższe miesiące. Jak dla mnie, ja w ogóle jestem ogromną fanką tego schematu, tych właśnie 6 kroków do wolności finansowej, bo one działają. W ogóle ja Wam często powtarzam, że dotarcie do takiego momentu, w którym my mamy pasywne przychody i już nic nie musimy, to jest kwestia strategii, to nie jest żadna magia. Czyli każda z nas, która wypracuje sobie pewien schemat i oczywiście przeznaczy na jego realizację pewien czas i zaangażowanie, może dotrzeć na tej drodze, nawet jeżeli nie do poziomu 6, no to dotrzeć do niej i tak daleko. Przynajmniej do tego komfortu finansowego, w którym my po prostu nie musimy martwić się o pieniądze. Więc bardzo, bardzo mocno zachęcam Was do tego, żeby zrobić sobie ten test, żeby wyodrębnić konkretnie, w którym miejscu jesteście, wyznaczyć sobie cele, które dadzą Wam największe efekty, bo na każdym etapie Waszego zaawansowania finansowego powinnyście de facto robić nieco inne rzeczy, czyli działać nieco inaczej, po to, żeby jak najszybciej przeskoczyć na kolejny etap. A wiele osób tak próbuje robić wszystkiego po trochę i właśnie przez to się plączemy w tych naszych finansach. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Poznajcie te etapy na drodze do wolności finansowej, zobaczcie, na którym etapie jesteście, wykorzystujcie tę swoją wiedzę do tego, żeby jak najszybciej realizować ten plan przeskoczenia jeszcze dalej i cieszenia się wyższym poziomem Waszych finansów. No i dzięki temu też oczywiście będziecie miały po drodze więcej radości życia, bo przede wszystkim dużo szybciej zobaczycie efekty. A jak zobaczycie te efekty, no to też będziecie miały jak najbardziej uzasadnienie do tego, żeby po każdym z tych etapów świętować i naprawdę sobie wtedy bez żadnych wyrzutów sumienia zrobić jakiś fajny prezent i spełnić jakieś swoje marzenie. No i na koniec rada numer 5, która brzmi: wyznacz cel finansowy, który Cię ekscytuje. Dlaczego jest to bardzo ważne i dlaczego to przyczynia się do zwiększonej radości z życia przy dbaniu o swoje finanse? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wypracować sobie taki cel finansowy, który nas naprawdę ekscytuje. Ale tak naprawdę, naprawdę.
Nie tak tylko troszkę, żeby to nie był taki cel, który jest powszechny, bo wszyscy go mają, bo wszyscy tak robią, tylko niech to będzie cel, który jest typowo twój, który jest dla ciebie tak ważny, że gdy o nim myślisz, to cię normalnie ściska w żołądku. To jest o tyle ważne, że każda z nas jest inna i czasem te nasze marzenia się powtarzają. No takim popularnym marzeniem jest na przykład to, żeby kupić sobie własne mieszkanie i sobie je urządzić po swojemu. Być może już masz w głowie nawet ten wygląd twojej kuchni albo twojej łazienki, albo tej wielkiej sofy w jakimś ulubionym kolorze, więc już sama myśl o tym cię ekscytuje i sprawia, że ty naprawdę czujesz w sobie tę motywację, żeby do tego celu dążyć. Jeśli tak jest, no to super. To może być ten cel, który będzie cię motywował. Ale może się okazać, że twój cel jest zupełnie inny. Że dookoła wszyscy twoi znajomi chcą mieć własne mieszkanie, ale ty w sumie nie chcesz mieć własnego mieszkania, tylko wyruszyć w podróż dookoła świata, potem o tym napisać książkę, no i na niej zarobić miliony monet i za to sobie kupić jakiś domek w egzotycznym kraju, żyć nad morzem, wśród promieni słońca, smagana wiatrem i tak dalej, i tak dalej. To też może być bardzo fajny cel. Nawet jeżeli twój cel nie jest jakoś specjalnie powszechny, nie jest popularny, ale sprawia, że czujesz to w sobie, że to jest takie coś twojego, to naprawdę warto iść w tym kierunku. Nawet jeśli twoi najbliżsi ci powiedzą, że to jest coś nierozsądnego, ja absolutnie wierzę w to, że nasza intuicja, że nasze ciało, nasza głowa gdzieś podświadomie wie, czego nam potrzeba. I że gdy tylko posłuchamy tego naszego wewnętrznego głosu wystarczająco uważnie, to wtedy on podpowie nam drogę. I ta droga wcale nie musi być taka jak droga wszystkich innych osób. Więc to jest ważne w tym piątym podpunkcie, żeby faktycznie mieć taki cel, który nas naprawdę kręci. Żeby to było coś naszego, żeby to było coś, co jest dla nas ważne, a niekoniecznie spełnia marzenia naszych rodziców, naszych przyjaciół. Niekoniecznie to musi być coś, za co my będziemy podziwiane. Tylko po prostu my musimy same tego chcieć. No i gdy mamy już ten cel, i być może wymyślenie tego celu wcale nie będzie dla ciebie takie proste, więc daj sobie czas. Ale gdy mamy już ten cel, to wtedy warto wypracować system, który pomoże nam dotrzeć do tego celu. Czyli nie przyjmować właśnie tego podejścia, o którym wspominałam na samym początku dzisiejszego odcinka, typu jakoś się ułoży, że no prędzej czy później dam radę, tylko policzyć sobie, ile ty kasy konkretnie potrzebujesz. Jeżeli chcesz coś kupić za 5 lat, no to mniej więcej oszacuj, ile to kosztuje teraz, może dodaj trochę jeszcze tam więcej pieniędzy, bo wiadomo, inflacja i tak dalej. Policz sobie, ile ty musisz oszczędzić w każdym roku, żeby to miało ręce i nogi, żeby w ogóle móc ten cel spełnić i po prostu zacznij działać, myśląc o swoich przychodach, czyli o zwiększaniu swoich zarobków, o tworzeniu dodatkowych źródeł przychodu. Myśl o tym, jak wyeliminować zbędne wydatki. Gdy zaczniesz to robić, to wtedy będziesz wiedziała, że odkładając jakieś pieniądze, rezygnując z jakichś wydatków, ty jednocześnie przeznaczasz te pieniądze na ten cel, który jest dla ciebie bardzo ważny. I wtedy jest też dużo łatwiej odkładać, dużo łatwiej jest dbać o swoje pieniądze, bo ty masz cały czas to marzenie w głowie. Ty masz coś, co jest twoim celem, co oczywiście jest też twoim marzeniem, ale teraz jest już takim twoim konkretnym celem. Więc policz to sobie wszystko, weź pod uwagę to, ile będziesz musiała oszczędzić i jeżeli widzisz, że tej kasy brakuje, że nie jesteś w stanie w tym momencie odłożyć takich pieniędzy, to, jak to mówią w Polsce, kombinuj. Mówię wam o tym także dlatego, że często mi mówicie, że na przykład macie takie marzenie w postaci wkładu własnego na mieszkanie. No ale liczycie to sobie wszystko i patrzycie, że na przykład musicie odłożyć 2 czy 3 tysiące złotych miesięcznie przez kolejnych 5 lat, żeby w ogóle stać was było na mieszkanie i to po obecnych cenach, a za 5 lat te ceny i tak wam mogą uciec, a w tym momencie w ogóle możecie odłożyć tylko 1000 zł albo 500 zł, widzicie, że to się rozjeżdża jak nic, to ja wtedy mówię tak, okej, w tym momencie to się rozjeżdża. Liczby są bezwzględne, więc no, z pustego i Salomon nie naleje. Ale w takim razie, skoro widzisz, że tutaj ten 1000 nie wystarczy, że to muszą być te 2000, a najlepiej na przykład 2500, dlatego że być może ten efekt inflacji jeszcze będzie działał i że te mieszkania na przykład będą droższe za kilka lat.
I jeśli tak do tego podejdziesz, to będziesz wtedy aktywnie działać, żeby te 1500 dodatkowych oszczędności jakoś znaleźć. Tylko że wiele z nas tego nie szuka. Wiele z nas się nie dokształca albo prokrastynuje, robiąc milion różnych kursów, ale żadnego takiego, który nam się faktycznie przydaje na rynku pracy, więc możecie się uderzyć w piersi, jeżeli faktycznie tak jest. Większość z nas nie negocjuje. I ja Wam powiem tak, oczywiście, że się pewnie boicie negocjować, jeżeli nie negocjowałyście do tej pory swojej pensji. Oczywiście, że może być tak, że boicie się utracić pracę, chociaż bardzo często nasz pracodawca oczekuje tego, że będziemy prędzej czy później negocjować, więc myślę, że ten strach jest przynajmniej w 90% nieuzasadniony. Być może nie wiecie, jak negocjować. Nie umiecie, bo nigdy tego nie robiłyście, albo wiecie, że i tak spękacie gdzieś w połowie negocjacji. Wiecie co? Najważniejsze jest to, żeby w ogóle podejść do tego stołu i faktycznie te negocjacje rozpocząć. Bo za pierwszym razem Wam się być może nie uda, bo jeżeli tego nigdy nie robiłyście, to pewnie jesteście fatalne w negocjowaniu. Ale każdy jest fatalny na samym początku, zanim stanie się dobry. Więc za pierwszym razem nie wynegocjujecie, za drugim też nie, ale może za trzecim się uda. Albo wynegocjujecie jakiś kurs zawodowy, który Wam się przyda. Albo kurs językowy. Wiele z Was po tym odcinku o negocjacji pensji faktycznie poszło do pracodawcy i ja wiem, że Wy wynegocjowałyście naprawdę albo spore pieniądze, albo naprawdę ciekawe kursy, czyli takie wydatki, które Wasz pracodawca chętnie ponosi na Wasz rozwój. Korzystajcie z tego i pamiętajcie, jeżeli ten cel, który macie w głowie, na przykład ten wkład własny na mieszkanie, jest dla Was wystarczająco ważny, to wtedy musicie postawić ten cel ponad Waszym strachem. Tylko wtedy go zrealizujecie. Taka jest brutalna prawda, ale mam nadzieję, że ta brutalna prawda pozwoli Wam na niektóre rzeczy spojrzeć z innej perspektywy. I za każdym razem, gdy ten strach Was hamuje, gdy dotyka Was prokrastynacja, o której zresztą też mówiłam już kiedyś w odcinku podcastu Girls Money Club, jak sobie z nią radzić, to za każdym razem, gdy Was to dotknie, pomyślcie sobie, albo ten mój cel to spełnienie moich marzeń, albo mój strach. I wybierzcie odpowiednio. No dobrze, na dziś to tyle. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku macie trochę nowych pomysłów dotyczących tego, jak dbać o swoje finanse i jak jednocześnie nie rezygnować z codziennych przyjemności i z radości życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że te sposoby, te metody, te rady, które przedstawiłam, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka magia. No, pieniądze nie są z gumy. Jak się je policzy, to hajs się musi zgadzać. Ale jeżeli wypracujemy w sobie odpowiednie podejście do tych pieniędzy, odpowiednie nawyki, to wtedy też my mamy zupełnie inną motywację, żeby dbać o te swoje finanse. I przede wszystkim mamy inne priorytety, bo dostrzegamy te rzeczy, które są dla nas ważne, mamy świadomość tego, po co my w ogóle chcemy o te pieniądze walczyć, po co my chcemy je zarobić, po co my chcemy je odłożyć, oszczędzić i zainwestować. Właśnie po to, żeby cieszyć się lepszym życiem, nawet jeżeli nie przez te pierwszych kilka tygodni, bo przez pierwszych kilka tygodni musimy znaleźć w sobie więcej dyscypliny, to właśnie później. Wiadomo, że ten proces porządkowania finansów, ten proces badania, analizowania swoich wydatków, właśnie na przykład takim kalendarzem, o którym wspomniałam, ten proces ustalania celów finansowych, to wszystko trwa. Być może teraz jeszcze nie macie takich klarownych odpowiedzi w głowie i dopiero teraz będziecie nad tym intensywnie myśleć. Ale jeśli tak, to Was zachęcam do tego, żeby naprawdę, naprawdę wziąć te sprawy w swoje ręce i żeby samodzielnie decydować o swoich finansach, ale też o tym, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one przyczyniały się do naszej radości, żeby przestać wykorzystywać pieniądze do tego, żeby się przypodobać innym, do tego, żeby spełniać czyjeś zachcianki, do tego, żeby dbać o to, co inni o nas powiedzą. Tylko do tego, żeby zadbać o swoje szczęście, o swój dobrostan, o to wszystko, na czym nam najbardziej zależy. I z tą myślą Was zostawiam. Pamiętajcie, że pieniądze to jest narzędzie do fajnego życia. To nie jest cel sam w sobie, tylko narzędzie, z którego możecie korzystać w każdej chwili. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, albo jeżeli macie jeszcze więcej pytań, albo przyszły Wam do głowy jakieś ciekawe tematy, zagadnienia związane z finansami, to pamiętajcie, że ja Was słucham i dajcie mi znać, o czym chcecie jeszcze posłuchać w podcaście Girls Money Club. Za nami już ponad 80 odcinków, nie chce mi się w to wierzyć, że to tak szybko zleciało, już jest bliżej niż dalej do setki,
Więc na pewno chcę, żeby z każdym odcinkiem było tutaj coraz fajniej, coraz przyjemniej, coraz lepiej. Piszcie na kontakt@girlsmoneyclub.pl, piszcie do mnie na Instagramie na koncie dorota.sierakowska i przekazujcie te swoje pomysły, bo być może w którymś z kolejnych odcinków rozwiążę właśnie Wasz problem, z którym borykacie się od dłuższego czasu. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.